Cześć, witam Was w sobotnim odcinku. Długo szukałem formuły na sobotę, bo sobota to jest taki dzień, kiedy oglądalność odcinków jest dużo mniejsza. W sobotę będą się ukazywały trochę przemontowane, trochę inaczej zredagowane filmy z samego początku tego kanału. Te filmy, które mówiły o działalności gospodarczej, o tym, jak to być przedsiębiorcą, pewnie niektóre mówiły o jakiejś mojej historii biznesowej. Takich filmów na tym kanale jest sporo, do których nikt ze świeżych widzów nie zajrzy, bo nikt nawet nie doskroluje tam do samego końca tej listy. Więc w soboty, dla tych, którzy nie znają początków kanału, przypomnienie starych, lekko przemontowanych materiałów. Starych, ale cały czas aktualnych. Będę dla Was wybierał tylko te materiały, które nie straciły na aktualności. Także czołówka i oglądamy nowy materiał, i dzisiaj będzie materiał o działalności gospodarczej. Czołówka, lecimy! Cześć, ja się nazywam Jakub Wyręcki, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek dla tych wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy zakładać własną firmę, czy dalej pracować na etacie. Jak to tak naprawdę jest? Na moim własnym przykładzie mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajnie i że bardzo polecam, aczkolwiek muszę też Wam powiedzieć, że jest to mnóstwo ciężkiej pracy. Od czego zacząć? Mając jakąś pracę na etacie i jakieś, zazwyczaj nieduże, ale odłożone pieniądze, zaczynamy się zastanawiać, w którą stronę pójść. No i różne są powody tego rozstania z firmą, z etatem i pójścia w stronę przedsiębiorczości. U mnie to akurat była trochę sytuacja, która stwierdziła, gdzie ja sam odchodząc z firmy, z której wcale nie chciałem odchodzić, po prostu musiałem odejść, bo firma się likwidowała. Podjąłem decyzję, że no nie pójdę już nigdzie do pracy na etat. Ta decyzja była spowodowana tym, że no to był 2012-2013 rok, na przełomie tych lat się działo. To nie był taki fajny rynek pracownika, jak jest w tej chwili. Raczej musiałbym tej pracy gdzieś szukać. Nie sądzę, żeby na rynku ludzie się chcieli zabijać o mnie. Dwa, że moje wcześniejsze stanowisko w firmie kompletnie nie odpowiadało jakby mojemu poziomowi na papierze, tak? Czyli ciężko byłoby mi w nowej firmie, gdzie przychodziłbym jakąś normalną rekrutację, na etapie papieru wykazać to, co potrafię robić. I byłoby to trudne. Więc postanowiłem, że ponieważ potrafię to, co potrafię, a wtedy wydawało mi się, że potrafię znacznie więcej, niż faktycznie potrafiłem, no to nie będę szukał pracy, otwieram własną firmę. Ja miałem o tyle fajną sytuację, że ta moja firma była niejako kontynuacją tego, co robiłem pracując na etacie. Na etacie mój zakres obowiązków odpowiadał jakby kierownikowi działu elektrycznego w firmie, więc siłą rzeczy poszedłem w kierunku zakładamy firmę elektryczną, elektroinstalacyjną, zajmującą się instalacjami elektrycznymi. Ponieważ przechodziłem płynnie z jednej firmy do swojej, więc nie miałem problemu z szukaniem pracowników, po prostu wziąłem tych, którzy tam też już nie mogli pracować. I w zasadzie miałem cały swój zespół, od razu skompletowany. Miałem bardzo dobre wsparcie w postaci swojego byłego szefa. I wsparcie finansowe przez jakiś czas, i jego kontakty, których ja sam nie miałem, a on miał bardzo szerokie kontakty, więc też teoretycznie nie powinniśmy mieć problemu ze zleceniami. No i to wszystko wyglądało tak bardzo płynnie, bardzo różowo. Ja zawsze śmieję, że ja trochę szczęścia w życiu mam, przedsiębiorca trochę szczęścia w życiu potrzebuje. No i to szczęście akurat w tym momencie zadziałało. Ja zanim poszedłem do swojego szefa z informacją, że dobra, to otwieram firmę, posiedziałem, przeanalizowałem, jak widzę rynek. Spotkałem się z jednym z moich przyjaciół, który miał pewne doświadczenie w prowadzeniu spółek.
Z nim jeszcze usiedliśmy, przeanalizowaliśmy, jakby to miało wyglądać. Napisaliśmy cały taki plan. Ostatnio go próbowałem znaleźć, żeby wam pokazać, ale nie wiem, gdzieś przepadł. Jak ta firma będzie funkcjonować, to był taki gruby skoroszyt, gdzie były wszystkie założenia, strategie marketingowe, budżety rozpisane, no wszystko dobrze przygotowane do tego, żeby otworzyć własną firmę. To, czego wtedy nie miałem, to nie miałem takiej pewności jeszcze, znaczy miałem za mało wiedzy, a za dużo pewności siebie, o tak, w ten sposób. Dlatego, że w poprzedniej firmie zawsze miałem nad sobą prezesa. I jak miałem jakikolwiek pomysł, który wydawał mi się przełomowy, rewolucyjny i w ogóle super, to zawsze z tym pomysłem mogę pójść do prezesa, powiedzieć, mam taki, a taki pomysł, i prezes mógł mi powiedzieć, no nie, to jest głupi pomysł, a on powie, dobra, okej, wchodzimy w to, jedziemy z tematem i tyle. Tutaj tego zabrakło. Tutaj dalej miałem to wsparcie w postaci swojego byłego szefa, no ale już miałem takie poczucie, że to jest moja firma i co ja będę z nim tutaj konsultował. I błędem było to, że nie konsultowałem bardzo wielu zadań z nim. Otwarcie firmy na dzień dobry wygenerowało pewne koszty stałe. Tak? I u was będzie dokładnie tak samo. Jeżeli od razu otworzycie firmę z przytupem, czyli weźmiecie jakąś większą ekipę, wynajmiecie duże biuro, nie wiem, będziecie mieli samochód do tego wszystkiego, mnóstwo narzędzi, czyli potrzebny będzie magazyn na to wszystko jeszcze, no to ładujecie ogromną ilość kosztów stałych. I tutaj moja pierwsza dla was taka porada, jeżeli już zdecydujecie, że otwieracie własną firmę, to zacznijcie sami. Ewentualnie sami z kimś jeszcze. Ale z tym kimś, kto raczej będzie na takim układzie prowizyjnym niż na stałej pensji. Bo nam w tej pierwszej firmie, w zasadzie mi, bardzo zaszkodziły właśnie koszty stałe. To spowodowało, że firma, która miała potencjał do realizacji kontraktów elektroinstalacyjnych deweloperskich, takich no, dużych, gdzie deweloperzy budują kilka bloków na raz, no, a nie miała tak dużych zleceń, niestety była zabijana kosztami. Więc to, co dla was jakby przesłanie, jak już zdecydujecie odejść z etatu do własnej firmy, a zdecydujcie, bo naprawdę warto, to pamiętajcie o tym, że tutaj trzeba uważać, tak? Zaczynamy pomału. Ja wiem, że wszyscy chcą od razu zdobywać świat, ja też chciałem zdobywać świat. Wydaje mi się, że teraz go zdobyłem, wtedy nie. O tak. Ale teraz to jest 8, 7 lat później, ponad 7 lat później. Więc zupełnie inne doświadczenia. I to, co chciałem wam powiedzieć, to nie bójcie się przechodzić. Tylko róbcie to racjonalnie. Czyli najpierw na tym etacie zarabiamy, odkładamy sobie jakieś pieniądze. Potem z tego etatu otwieramy firmę i otwieramy małą firmę. W międzyczasie można zgarnąć jeszcze jakieś dotacje. Nie wiem, czy jeszcze są takie dotacje do otwierania małych przedsiębiorstw, ale wtedy były. My akurat jej nie braliśmy, bo otwieraliśmy spółkę, spółek to nie dotyczyły. Co też wam chyba nie polecam. Raczej zacznijcie od działalności gospodarczej. Jednym z kosztów stałych, który zżerał pieniądze w spółce, bo my zaczęliśmy od razu od spółki z o.o., było właśnie na przykład koszt księgowości, który jest dużo wyższy w spółce niż w działalności gospodarczej. W działalności gospodarczej, jak się uprzecie, księgowość możecie prowadzić sami. Chociaż nie polecam, raczej lepiej zapłacić tam 150-200 zł biuru księgowemu za prowadzenie waszych spraw. I to będzie dużo bardziej racjonalny wydany pieniądz. Tym bardziej, że no, jeszcze nic nie ryzykujecie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Tak więc, no wróćmy teraz do mojego przykładu. Już była firma, ta firma wynajęła biuro. To biuro kosztowało tam, nie pamiętam, 2000 miesięcznie. Firma miała ilość pracowników, którzy kosztowali kolejne, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie. I zdecydowanie za mało zleceń.
jak w firmie było za mało zleceń i pieniędzy ubywało, no to trzeba było co robić? No, szukać nowych zleceń. Więc myśmy rozpaczliwie szukali nowych zleceń, startowaliśmy w różnych przetargach, składaliśmy wszędzie oferty, gdzie się tylko dało. I w pewnym momencie złapaliśmy się na tym, że jeżeli my chcemy wygrywać te przetargi u deweloperów i realizować dla nich zlecenia, tak bez żadnych znajomości, po prostu rynkowo, no to ceny, których od nas wymagają generalnie wykonawcy, są tak niskie, że nam się to w ogóle nie skleja. A już z poprzedniej firmy miałem doświadczenie, że jeżeli wyliczysz jakąś cenę na swoją usługę, to śmiało dodaj 10% na rzeczy, których nie zauważyłeś w projekcie. I naprawdę nie było w tym pomyłek. Kosztorysowa kalkulacja plus 10% powodowała, że dawało się funkcjonować i nawet coś zarobić. Ale jakby oprócz tego dokładając w kosztorysie mając umoczoną marżę oczywiście, tak? Swoją, nie kosztorys na zero, tylko w kosztorysie mając swoją marżę. Tutaj niestety się nie udawało. Wychodziło na to, że będzie na zero, więc myśmy nie brali tych zleceń. Szukaliśmy innych. Gdzieś tam mój były szef jakieś zlecenia nam drobne podrzucał. Tyle, ile mógł, tyle dla nas ogarniał. Więc jakby było z czego żyć, ale w każdym miesiącu gdzieś notowaliśmy jakąś stratę. No i teraz kwestią było, czy jakby będziemy się rozwijać tak, żeby za chwilę pokrywać te straty z czegoś, czy jednak będziemy cały czas jechali na stracie. No i okazało się, że niestety zawiodło tu trochę moja intuicja, trochę zabrakło wiedzy, no generalnie jechaliśmy na stratach. Więc powstał nowy pomysł, poszukajmy wyżej marżowanej gałęzi w tym, na czym się znamy. No więc powstał pomysł, dobra, bawmy się w automatykę budynkową. Bardzo dobry pomysł zresztą, bo to już jest zdecydowanie wyżej marżowana działka instalacji elektrycznych. Akurat tak się złożyło, że gdzieś w tym czasie złapałem się z innym moim kolegą, którego znałem ze starych czasów, który był świetnym automatykiem, naprawdę rewelacyjny, szukał pracy. No więc ja przyszedł do mnie, zaproponowałem mu dość przyzwoite pieniądze, tak żeby chciało mu się przyjść do mnie, co było kolejnym kosztem stałym. No i dalej szukaliśmy zleceń, tym razem na automatykę. Ale jak już coś znajdowaliśmy, to było na zasadzie, dobra, my jesteśmy teraz na etapie układania instalacji, a automatykę będziemy odpalać za pół roku. Dobra, coś tutaj robimy, a automatykę będziemy odpalać za rok. Więc znowu wychodziło na to, że mamy gdzieś potencjał na zlecenia, ale w nieznanej nam perspektywie czasu, a pensje ludziom trzeba płacić. Czyli tutaj znowu dla Was przestroga, zanim się władujecie w jakieś koszty stałe, po prostu zdobądźcie, poszukajcie tych zleceń. Zobaczcie, za ile czasu coś się da na rynku urwać, tak? Bo to nigdy nie jest tak, że wejdziecie na rynek i wszystkie drzwi staną przed Wami otworem. Jeżeli macie świetną opinię jako fachowca, już pracując na etacie, no to już jest połowa sukcesu. Ale jeżeli... ja taką opinię miałem. Ja miałem wśród generalnych wykonawców, dla których pracowałem, opinię raczej bardzo rzetelnej firmy. Ja jako ja. Człowieka, który naprawdę się stara, żeby wszystko było w terminach, żeby wszystko było podopinane, z którym się zawsze można dogadać. Więc jakby no, nie było tak, że drzwi były pozamykane i trzeba było je wyważać. Tylko każdy mój telefon do jakiegoś generalnego wykonawcy pod tytułem, słuchajcie, mam teraz swoją firmę, szukam jakiegoś zajęcia, był dobra, okej, my za pół roku odpalamy jakiś tam kontrakt, tak? Będziesz mógł wejść. Albo będziesz mógł złożyć ofertę, o tak, bo to zawsze tak było, tak? Za pół roku będziemy szukali wykonawcy, będziesz mógł złożyć ofertę. Za 3 miesiące możesz złożyć ofertę. Bo to, co ludzie realizowali, wszystkie te firmy, które realizowały na bieżąco, już było dawno pokontraktowane, tak? Trzeba było czekać na nowe ich kontrakty. I to była rzecz, której ja w ogóle nie wziąłem pod uwagę, zakładając własną firmę. Więc to był błąd w założeniu. Tutaj znowu dla Was po raz enty. Ja powtórzę pewnie dzisiaj 150 różnych przestróg. Ten odcinek się powinien nazywać
150 pomysłów, jak nie zrobić własnej firmy. Dlatego, że na podstawie tej spółki ja się uczyłem prowadzenia firmy. I doskonale wiem, że wy, stojąc na krawędzi decyzji etat czy własna firma, macie mniej więcej taką samą wiedzę, jaką ja dysponowałem w momencie otwierania własnej firmy. Bo nie widzę żadnego powodu, żebyście mieli mieć tej wiedzy więcej albo mniej. Tak, no może mniej z tej prostej przyczyny, że w większości jednak macie, patrząc po statystykach oglądania tego kanału, trochę mniej lat niż ja otwierając firmę, więc ja miałem trochę więcej takiej życiowej wiedzy. No i poruszałem się przez ładnych kilka lat pracując na etacie po rynku, który potem chciałem zdobywać. Więc to była moja przewaga takiej życiowej wiedzy, ale okazało się, że miałem kompletne braki w wiedzy, jak prowadzić firmę. I niestety wy też je będziecie mieli. I jakimś pomysłem na to, żebyście je nie mieli, jest na przykład przejrzenie ostatnich 50 filmów na tym kanale. Bo ostatnie 50 filmów na tym kanale mówi o tym, jak nie popełniać niektórych błędów. A z tych 50 może 5 mówi o tym, jak już umiejąc nie popełniać tych błędów, przekuć to umiejętności w sukces. Więc to jest coś, co wam bardzo polecam. Żebyście wszystko robili powoli, stopniowo. Tak jak na tym kanale gdzieś jest taki odcinek, nie wiem, czy on się utrzymał, czy już go nie ma, może, ale był taki odcinek, w każdym razie nagrany, o tym, że otwieranie własnej firmy to jest trochę jak wspinaczka wysokogórska. Czyli nie można na raz. Trzeba etapami. Tak? Trzeba to robić sukcesywnie, dobrze przemyślanymi etapami. I tak w tej chwili prowadzimy naszą firmę. Tego się nauczyliśmy. Tego te kilka lat własnej firmy mnie nauczyło i dzięki temu ta firma teraz tak, a nie inaczej funkcjonuje. Kolejna bardzo ważna rzecz, z jaką musicie się liczyć, podejmując decyzję, czy wchodzicie we własną firmę, czy nie, to jest umiejętność szacowania ryzyka, taka własna, i umiejętność zapytania innych osób dookoła was o to, jak one szacują to ryzyko. Bo to jest też jedna rzecz, której zabrakło kiedyś, a jest teraz. Tak? U mnie. Kiedyś ja po prostu podejmowałem decyzję i niespecjalnie się przejmowałem, o jak dużych pieniądzach jest mowa. Teraz nauczyłem się, że nawet drobne decyzje w firmie, decyzje, które mówią o kwotach kilku tysięcy złotych, tak? Kilkunastu tysięcy złotych, to w skali naszej działalności są żadne pieniądze. Trzeba zawsze z kimś skonsultować. Trzeba mieć takie zdanie drugiej osoby. Nawet jeżeli idziecie do tej osoby tylko po to, żeby w zasadzie się upewnić w tym, że podjęliście dobrą decyzję. Albo żeby wręcz zakomunikować tej osobie, że podjęliście taką decyzję, co nie jest najmądrzejsze, to warto wysłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia. Bo być może wy, podejmując jakąś decyzję, jesteście po prostu pod wpływem jakichś emocji. Tak? Coś wam się spodobało. Zobaczyliście, nie wiem, macie do podpisania duży kontrakt na, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, jakieś zlecenie, byliście na rozmowie z, załóżmy, że było to zlecenie branży budowlanej, z projekt managerem na tej budowie, porozmawialiście, jesteście zachwyceni, płacą w terminie, sensowny BHP-owiec na budowie, wszystko da się załatwić, tak? I dopiero jak porozmawiacie z kimś, kto już siedział w tym bagnie, kto już wie, jak to się robi, to może on wam dopiero powie, słuchaj, to tak zawsze wygląda na początku. Bo po prostu przyszedłeś z przyzwoitą ofertą i temu facetowi zależało, żeby ciebie ściągnąć. On doskonale wie, że twoja oferta jest niedoszacowana, bo on ma swoją i jeszcze trzy inne i wszystkie są wyższe od twojej. I ty się naprawdę bardzo dobrze zastanów. Skoro on tak chętnie przyjął twoją ofertę, tak, to dlaczego to zrobił? Bo w biznesie zawsze jest tak, że wy jako poszukujący zlecenia bierzecie zlecenie od kogoś, kto jest mocniejszy od was. Tak? Czyli wy jesteście podwykonawcą, ktoś jest wykonawcą.
ten wykonawca z reguły na samym starcie ma już przewagę, bo ma więcej doświadczenia, bo ma lepszych prawników chociażby, bo potrafi lepiej napisać umowę. Wy dopiero zaczynacie. Tak? Jeszcze nie znacie tych wszystkich myków, które funkcjonują w każdej branży jakieś tak naprawdę. Bo w każdej branży funkcjonują jakieś myki. Jest tylko kwestią dowiedzenia się jakie. Więc to jest takie coś, co wam trochę was przestrzegam, tak? Że wchodząc na ten rynek trzeba uważać. Ale z drugiej strony, nie wchodząc na ten rynek, nigdy się o takich rzeczach nie dowiecie. Tak? Naprawdę trzeba być bardzo blisko etapu decyzyjnego w jakiejś firmie pracując na etacie, a wręcz no, być w środku tego etapu decyzyjnego, żeby nauczyć się rzeczy, których się od razu nauczycie prowadząc działalność gospodarczą. Tak? Działalność gospodarcza jest właśnie dlatego fajna, że wszystkiego uczycie się bardzo szybko. Tak? Coś, czego na studiach was będą uczyli 5 lat i po 5 latach będziecie potrafili, nie wiem, przewidywać pewne zjawiska, załóżmy, skończycie ekonomię, tak? Będziecie potrafili przewidywać pewne zjawiska w skali makro, to nadal nie będziecie potrafili przewidywać, w jaki sposób negocjuje z wami kontrahent. A szczególnie kontrahent, który jest mocniejszy i który doskonale wie, że to wy do niego przyszliście po zlecenie, a nie on do was. Poprosić was, żebyście je łaskawie zrealizowali. Tak? To już na tej zasadzie to działa. I dlatego zawsze wszystkich będę zachęcał, idźcie w stronę przedsiębiorczości. Bo na przykład studia to jest fajne miejsce. Ja nie mówię, że nie warto iść na studia. Warto iść na studia. Tylko w czasie tych studiów już warto gdzieś zacząć pracować po to, żeby kończąc te studia mieć już pełen obraz. Mam wiedzę, której mnie nauczyli w szkole, mam doświadczenie zdobyte gdzieś pracując na etacie i teraz mogę zaczynać. Tak? Jeżeli zaczniecie swoją działalność, tak naprawdę nic nie ryzykując w wieku 20 paru lat, bo co ryzykujecie? No zaryzykujecie to, że mieszkanie kupicie, nie wiem, 2 lata później, bo na przykład wam coś nie wyjdzie. Ale w dobrze poukładanej działalności gospodarczej z reguły wyjdzie. Tak? To tyle ryzykujecie. Nie macie jeszcze rodziny jakiejś dużej, tak? Jeżeli nie macie, nie wiem, żonę, narzeczoną, różnie to bywa na etapie końca studiów, no to ryzykujecie tyle, że będzie wam trudniej na początku, po to, żeby było łatwiej na końcu. Tak? To jest ten prosty przykład, że w tej chwili, po tych kilku latach pracy, po jednej grubszej porażce i zbudowaniu firmy od nowa de facto po tej porażce, jakby potem jak już się nauczycie funkcjonować w tej działalności gospodarczej, to naprawdę w ciągu kilku lat, dosłownie kilku lat, jesteście w stanie przeskoczyć o kilka klas to, co robilibyście idąc do pracy na etat. Bo pieniądze, które można wyciągać z sensownie poukładanej działalności gospodarczej, są naprawdę niewspółmierne do pieniędzy, które można zarabiać na etacie. A niewspółmierne z bardzo prostej przyczyny, bo na etacie jesteście w stanie dojechać do kwoty, nie wiem, 20 tysięcy złotych na rękę. Załóżmy, dobra robota, jesteś tam kierownikiem, dyrektorem, 20 tysięcy na rękę masz na etacie. I potem od tego progu przejść do progu prezes zarządu czy członek zarządu z dobrymi pieniędzmi, no to już bardzo niewielu osobom się udaje, tak? A zakładając własną firmę, przejść do progu 20 tysięcy, to jest kwestia pewnej konsekwencji i nierobienia błędów. Tak? Przejść do progu 30-40 tysięcy miesięcznie, to znowu jest kwestia dalszej konsekwencji i dalszego nierobienia błędów. Tutaj was nic nie ogranicza. Firmę można rozwijać niemalże w nieskończoność. Tak? Oczywiście po drodze dokładając sobie nowe kierunki rozwoju, nie wiem, jeżeli się czymś handlujecie, to nowe produkty, nowe całe gałęzie produktów, tak? To wszystko można robić. Oczywiście to wszystko też ma pewną swoją sensowną granicę, do której jak już się dojdzie, no to trzeba zdecydować, czy idziemy dalej i pędzimy tą kulę, która już w pewnym momencie jest kulą śnieżną, czy zatrzymujemy to i mówimy, dobra, tak jest,
dalej niech to się toczy, ale w miarę po płaskim, a my szukamy sobie innych, spokojniejszych zajęć. Ale w działalności gospodarczej, mówię wam to z pełną odpowiedzialnością, bo sam to zrobiłem, bardzo łatwo, może nie bardzo łatwo, wkładając w to bardzo dużo pracy i nie wkładając w to wcale dużo pieniędzy na początku, można dojść do skali, która jest nieosiągalna dla 90% ludzi pracujących na etacie. Różnica jest taka, że pracując na etacie, będziecie pracowali, no powiedzmy, 8 godzin dziennie, chociaż ja pracując na etacie, ale mi dobrze płacili. Nigdy nie pracowałem 8 godzin dziennie, zawsze zdecydowanie więcej. I to jest jedna rzecz, ale pracując potem przez kilka lat po 12 godzin dziennie, doszedłem do etapu, w którym, do którego nigdy, jestem o tym przekonany, nie doszedłbym na etacie. Nie znam firmy, która byłaby w stanie albo byłaby skłonna w mojej branży płacić takich pieniędzy, jakie przynosi firma. Tak, bo nawet dyrektorzy wielkich hurtowni, którzy mają na głowie miliony produktów, a ja tak naprawdę mam na głowie jeden produkt w tej firmie, tak, jedną markę. Ta marka składa się, powiedzmy, z 500 komponentów. Tak? Czyli to jest to, co siedzi na mojej głowie. Jestem w stanie zarabiać znacznie więcej niż właśnie ci dyrektorzy hurtowni, którzy muszą odbyć ileś dziesiąt spotkań dziennie z odbiorcami, z dostawcami, z windykacją, z tym wszystkim, tak? Tutaj owszem, jak przestrzelicie pewną skalę, pójdziecie właśnie w tą skalę hurtowni, tak? No to właśnie się wpędzacie w taki rytm już, jak ja to mówię, konia, tak? Czyli wszystko, co zarabiamy, inwestujemy w firmę. Owszem, jakieś pieniądze co miesiąc z tego są, ale to już jest taki pędzący koń. Tak? Dlatego też w działalności gospodarczej, to nie jest chyba temat na ten odcinek, trzeba wiedzieć, kiedy wyhamować. Tak? Albo kiedy zmienić branżę. Bo w tej już zrobiliśmy, co mogliśmy. Tak? W działalnościach gospodarczych bardzo często jest tak, nie wiem, czy tak będzie u was, tak? Ale na przykład, że handel jako handel jest tylko etapem. On jest po to, żeby zbudować jakiś kapitał. A jak już zbudujecie ten kapitał, to możecie iść w inne gałęzie. Bardzo, bardzo wiele firm, ogromnych firm, na tym powstało. Także w pewnym momencie stwierdzili właściciele tych firm, że dobra, na działalności handlowej swoje zarobiliśmy, idziemy gdzie indziej. Zostawiamy sobie tą działalność gospodarczą, niech ona dalej zarabia. Ale my już się zajmujemy czym innym, już mamy inne cele. I tak samo powinno być w waszych firmach. Jeżeli zdecydujecie, że idziecie w tą przedsiębiorczość, a naprawdę będę was do tego namawiał, to w ciągu kilku lat jesteście w stanie, w miarę sensownie pracując, angażując się w to, tak, zbudować sobie kapitał, który pozwoli wam zmienić w ogóle patrzenie na to, co to jest przedsiębiorczość. Bo do pewnego momentu, jak zaczynacie, liczycie każdą złotówkę, oszczędzacie i bardzo dobrze oszczędzajcie, tak? Kalkulujecie wszędzie ryzyko, wszystko. Każda złotówka jest bardzo ważna. Ale przy pewnej skali przedsiębiorstwa nagle zaczyna działać zasada, że pieniądz robi pieniądz. Czyli mam już pewne pieniądze, mogę je w taki sposób zainwestować, żeby miał jeszcze większe pieniądze. Tak? I to jest cudowna zaleta działalności gospodarczej. Czy spółki, czy czegokolwiek. Tego wam nie da żaden etat. Żaden etat nie pozwoli wam kreatywnie posługiwać się pieniędzmi. A to jest naprawdę fajna zabawa. To jest naprawdę masa satysfakcji, że możecie sami wymyślać sposoby albo uczyć się tych sposobów na i uczyć się wykorzystywać w praktyce to, czego się nauczyliście. To z dnia na dzień wykorzystać w praktyce, tak? Na pomnażanie kapitału. Tak? Czy jeżeli pracujecie na etacie, to pracujecie zazwyczaj przy dobrych pieniądzach w jakimś dziale. Nie wiem, załóżmy, że jesteście specjalistami w dziale reklamy. No i właśnie dowiedzieliście się, że jest nowy, genialny sposób na reklamowanie się na YouTubie.
Załóżmy, jakiś. Ja się ostatnio dowiedziałem. Podobno nie jest nowy, ale dopiero coś o nim dowiedziałem. I wy, żeby to wdrożyć, musicie mieć klienta, który jest na to gotowy, żebyście to wdrożyli. Musicie mieć poparcie swojego jakiegoś kierownictwa, które wam powie, dobra, okej, możemy to wypróbować, nikt tego jeszcze nie robił, spróbuj. Ja w swojej firmie dowiaduję się na jakimś webinarze, że coś jest, siadam i to robię. Albo przychodzę, dowiedziałem się o czymś wieczorem, przychodzę rano do firmy, idę do informatyka i mówię, słuchaj, wiesz co, bo jest taki myk, może byśmy coś takiego spróbowali zrobić. Siadałem przed komputerami i to robimy. Tak, to jest ten cały fun, który wynika z działalności. Wymyślacie, robicie, wymyślacie, robicie. Albo zadziała, albo nie zadziała. Ale jeżeli zadziała, no to jest kupa fun. Jeżeli nie zadziała, to trudno posłać się walić jakaś kampania reklamowa za, nie wiem, 100 zł, 200, 1000. No 1000 to już powiedzmy szkoda. Ale 100, 200, 300 zł to są pieniądze, na które się testuje takie rozwiązania w małych firmach. I to właśnie o to chodzi. Tak, jakby z góry się zakłada, że te pieniądze można stracić. W waszej firmie, jeżeli zrobicie jakąś kampanię za 100, 200, 300 zł i to pójdzie, to przyjdzie za chwilę do was kierownik i powie, no kurde, no mówiłeś, że będzie fajnie, a tu straty. Tak, to jest właśnie ta przewaga, że wszystko, czego się nauczycie, możecie z dnia na dzień przetestować. Tak, to jest trochę na tej zasadzie, jak chcieliśmy mieć tutaj w firmie, tak? Sprzedajemy czyjeś tam włączniki. Produkt bardzo fajnej firmy, bardzo fajni ludzie to składają i robią. Bardzo fajna fabryka. Świetny importer tego wszystkiego. Świetnie nam się pracuje, ale chcieliśmy mieć coś swojego. No brakowało nam cały czas naszego własnego produktu. To teraz mogę wam coś pokazać. Co to jest? To są żarówki. Żarówki, które przyjechały prosto z fabryki z Chin. Taka próbna partia. Bo wymyśliłem sobie, że chcę mieć własną markę i czemu by to nie miały być żarówki? No, żarówka jest jednym z najbardziej powszechnych produktów. Tak? Każdy używa w domu żarówek. Owszem, producentów żarówek jest milion, konkurencja jest gigantyczna. Więc kwestia wymyślenia czegoś, co ta żarówka ma takiego, czego nie mają inne żarówki. No i my taki haczyk mamy w tych żarówkach. Tak? I to była kwestia jednej rozmowy parę miesięcy temu z człowiekiem, który się zajmuje projektowaniem, Polakiem. Projektowaniem takich w miarę innowacyjnych źródeł światła. Jest w stanie wyprodukować, jakby wymyślić produkt na wasze zamówienie. Drugim człowiekiem, który ogarnia import i ogarnia fabryki w Chinach, wie co, która potrafi. Naprawdę bardzo niedużych pieniędzy i mamy w tej chwili, no to co wam pokazałem, to jest taki woreczek, mamy tego dużo. Tak, jakby mnóstwo prototypów sprawdzonych, testowanych już i testowanych u tego człowieka, który je zaprojektował. W tej chwili testowanych u nas w firmie. Za jakiś czas podejmiemy decyzję, dobra, wchodzimy w to. Zamawiamy partię produkcyjną, kilka tysięcy sztuk, to przyjeżdża do Polski, sprzedajemy, mamy to. Tak, czyli rzecz, która powstała od pomysłu do działającego produktu, który wprowadzacie na rynek. To jest możliwe niemal wyłącznie we waszej własnej firmie. Tego nie zrobicie, znaczy może zrobicie, no ale nie sądzę, żebyście mogli uczestniczyć, pracując na etacie, w całym procesie. Raczej będziecie albo projektantami tej elektroniki, albo pomysłodawcą tego, albo osobą, która właśnie ogarnia logistykę i odnajduje producenta, tak? Albo będziecie zajmowali się zamówieniem tego. Pracując na etacie, będziecie zajmowali się jakimś wycinkiem tej rzeczy. Czyli nigdy nie będzie to w 100% wasz produkt. Tak? Te żarówki, które wam pokazałem, czy tam o drugi model takich samych żarówek, znaczy mniejszych żarówek, tak? To jest od A do Z moja własna koncepcja. Tak? Ja wymyśliłem, czym ta żarówka ma się różnić od innych żarówek. Znalazłem ludzi, którzy są w stanie
od strony technicznej to zrobić, bo ja nie potrafię projektować układów scalonych, tak? Oni z kolei znalazłem człowieka, który miał znaleźć fabrykę, on to znalazł, załatwił cały proces zamówieniowy, no bo przecież nie będę sam rozmawiał z producentem w Chinach, który tak naprawdę nawet średnio mnie interesuje, gdzie on to produkuje, tak? Dla mnie tutaj na miejscu ważne jest, że wymyśliłem, dostałem i cały ten proces po drodze był pod moją kontrolą. Teraz kolejnym etapem będzie decyzja, zamawiamy czy nie zamawiamy. Tak? Dla nas zamówienie produkcyjnej partii żarówek, no to jest niemały wydatek. Bo żeby to w takiej gamie i asortymencie, jaki my chcemy mieć, no to trzeba tak naraz 100 tysięcy złotych wyrzucić. Tak, to z jednej strony, tak jak wam zawsze mówię w różnych odcinkach, 100 tysięcy to nie są duże pieniądze, ale z drugiej strony, jeżeli nie wiemy, jaki będzie efekt, no to są duże. Tak, i znowu to jest coś, gdzie warto mieć kogoś, z kim można to skonsultować, tak? Warto pójść do kogoś, kto spojrzy, obejrzy, powie, słuchaj, no za 10 zł pójdzie, za 20 nie. A ja na przykład doskonale wiem, że mi się opłacało to sprzedać, to trzeba po 20. Tak? Idziesz do następnej osoby. Słuchaj, za ile to pójdzie? No za 15, 25 max. O, jest lepsza informacja. Idziesz do następnej. Nie, no ta za 5 zł pójdzie. No to ja już wiem, że więcej za nią płacę za produkcję, tak? Zdecydowanie więcej. I jeżeli skonsultujecie to z ilomaś osobami, to znowu wszystko zależy od was. To wy podejmujecie ostateczną decyzję, ale warto to skonsultować. Tak? Więc to są te niby trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale z drugiej strony, jeżeli to się uda, wprowadzacie na rynek własny produkt we własnym pudełku, gdzie jest napisane na tym produkcie, że to zostało wyprodukowane przez fabrykę XYZ. Zrobiliście coś, co od pomysłu do realizacji, do wprowadzenia na rynek jest wasze. Kolejna rzecz to wasza głowa, wasza wiedza, jak to sprzedać. No bo wyprodukowanie produktu, nie oszukujmy się, w tej chwili jest... To jest fajne, że wasz pomysł nagle możesz przykręcić do sufitu i on świeci, ale to jest hobby. A teraz trzeba to hobby skomercjalizować. I znowu wasze zadanie, mając własną firmę, jest takie, żeby wymyślić sposoby na sprzedaż tego. Wymyślić całą ścieżkę logistyczną. Od waszego magazynu do końcowego klienta. Czy będziecie to sprzedawać, nie wiem, na Allegro, czy w sklepie internetowym, czy może poprzez hurtownię, czy może wręcz poprzez centralę hurtowni. Tak? To wszystko, takie centrala hurtowni, to takie zrzeszenia hurtowni, no tak. Tak, to wszystko jest w waszej głowie do wymyślenia. Tak, i teraz w zależności od tego, jakimi możliwościami dysponujecie, znowu, macie cały rynek dla siebie, tak. Na Allegro możecie zrobić sami, zrobicie parę ładnych zdjęć, parę obrazków, ta żarówka w takiej lampce, w takiej. Wystawiamy na Allegro, opisujemy, dlaczego jest inna niż wszystkie, dlaczego warto zapłacić za nią trochę więcej niż za inne, tak? Na, nie wiem, w sklepie internetowym, jeżeli już macie własny, no jesteście na etapie decyzji, praca czy firma, nie macie własnego, ale macie koncepcję, jaki on będzie. Możecie w tej koncepcji od razu przewidzieć, że taki produkt tam będzie, tak? Że to będzie jako produkt uzupełniający do czegoś, bo na przykład chcemy założyć sklep internetowy z lampami i teraz wprowadzamy na rynek własną żarówkę, więc to będzie pasowało, tak? To się nie gryzie. No bo jak będziecie mieli sklep z butami, to wprowadzanie na rynek do tego sklepu własnej żarówki raczej nie. Nie polecam. Ale z lampami to już macie tego samego klienta. Tak? To jest tak, jak my mamy sklep internetowy z włącznikami i będziemy sobie pewnie do niego też właśnie wprowadzać żarówki. W pewnym momencie wprowadziliśmy wentylatory do tego sklepu, sprzedają się naprawdę świetnie. Nie nasze. Najdroższe wentylatory świata, naprawdę. Nie znam droższego produktu, jeżeli chodzi o wentylatory, niż te, które sprzedaje moja firma. I one się sprzedają, dlatego że pasują designem do naszych włączników. I w momencie, kiedy wrzuciliśmy je na Allegro, nie sprzedaliśmy ani jednej sztuki. Tak? Nikt ich nie chciał na Allegro, bo po prostu były za drogie. I to, że pisaliśmy na Allegro, to są najlepsze wentylatory, najcichsze na świecie, że wykonane naprawdę w fajnym designie, że no, mają gwarancję bardzo długą, to nikogo nie interesowało, bo tam każdy patrzył na cenę. Ale w naszym sklepie internetowym
gdzie żeby klient zrobił zakupy, już musi nie patrzeć tak do końca na cenę, bo produkt nie jest tanim produktem, te wentylatory się świetnie sprzedają. Czyli znowu dla Was nauka, jeżeli znajdziecie swojego klienta na swoją usługę, to nieważne ile ona kosztuje, bo Wasz klient za nią zapłaci. A jeżeli to nie będzie, jeżeli to będzie osoba, która nie będzie miała ochoty zapłacić, to to nie jest Wasz klient. Tak, ja to powtarzam w co trzecim odcinku na tym kanale. Nie mówię, że nie wolno, nie powinno się konkurować na rynku ceną, tylko jakością. Jeżeli dwie firmy sprzedają ten sam produkt i zaczynają się tłuc cenowo, to prawdopodobnie obie za chwilę upadną. Jeżeli te firmy zaczynają pomiędzy sobą konkurować jakością, mając ten sam produkt, to jakością obsługi, jakością oferty, ta klientowi załatwi raty na ten produkt, tak? Bo na przykład jest drogi, a ta firma mu załatwi serwis, który zamontuje ten produkt. Tak? Mówimy o otoczce dookoła produktu. Wtedy tak. Taka konkurencja jest sensowna. Ale jeżeli zaczynamy konkurować tak, co się dzieje na Allegro, tak? Że na Allegro firmy konkurują ze sobą wyłącznie ceną. Wszyscy mają mniej więcej podobny poziom obsługi. Naprawdę. To już się bardzo wyrównało na Allegro. Więc konkurencja idzie o cenę. I czy to ma sens? Moim zdaniem nie i ja w takich bataliach nie uczestniczę. Tak? Ja uważam, że nawet jeżeli moja sprzedaż na Allegro miałaby spaść, nie wiem, o 50%, to nie będę obniżał cen. Po prostu. Bo ja nie muszę żyć z Allegro. Ja już stworzyłem kilka innych alternatyw dla tego. Tak? Na początku, 5 lat temu, tak jak wchodziliśmy na Allegro z naszym produktem, konkurencja cenowa była dla nas bardzo trudna. Tak? W tej chwili, kiedy tych kanałów dystrybucji jest ileś, Allegro jest tylko jednym z. Taki, który polecam Wam na samym początku dla działalności handlowej, ale naprawdę nie przywiązujcie się do tego kanału dystrybucji. Bo to jest ciekawy kanał dystrybucji, ale jednocześnie na nim trochę rządzi bandycko cena. Zresztą Allegro robi wszystko, co może, żeby tam rządziła cena. Tak, a nie jakość obsługi. W momencie, kiedy czytacie poradniki Allegro, wszędzie jest napisane, że konkuruj jakością, wysyłaj w terminie, rób dobre opakowania i to wszystko jest prawda. Jest tylko w tym wszystkim jeden haczyk. Cały system Allegro jest tak zbudowany, żeby klient kupił produkt w jak najniższej cenie, bo Allegro doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli będzie drogim systemem, to klienci uciekną z Allegro. Tak, pójdą gdzieś, gdzie jest taniej. Więc Allegro robi co może, żeby tam było tanio, a jednocześnie jakby wymaga od Was w miarę wysokiej obsługi klienta. Więc znowu, jeżeli macie na myśli działalność handlową, czy macie jakiś produkt własny, który chcecie sprzedawać, to jeżeli na Allegro, to fajnie by było, żeby to był taki, którego nikt nie ma, a jeżeli jest dużo tego produktu już na Allegro, no to musicie uplasować cenę tak, żebyście no nie byli najdrożsi, no bo nikt od Was nie kupi, ale trzeba sobie znaleźć jakiś wyróżnik, który spowoduje, że klient będzie patrzył nie tylko na cenę. Tak, że nie tylko ta cena będzie tym, co go zatrzyma na Waszej aukcji. To musi być różne czynniki muszą być. Czy ładnie zrobiona aukcja, bardzo ekspresowy termin wysyłki, tak? No ale dobra, o Allegro jest zupełnie inny odcinek na tym kanale. Znowu, dzisiaj ten odcinek jest dlaczego warto być przedsiębiorcą? Tak ten odcinek się powinien nazywać. No warto, bo jest fajnie, bo można się naprawdę wiele rzeczy nauczyć i tak jak Wam powiedziałem, nigdzie, wydaje mi się, w żadnej innej branży nie jesteście w stanie tak szybko zgromadzić kapitału, który poszerzy Wasze możliwości, jak we własnej firmie. Tak? I w sumie nawet nie do końca jest ważne, czym ta firma się będzie zajmować. Zawsze we własnej firmie ta możliwość kumulowania kapitału jest dużo większa niż możliwość odkładania z pensji. Dlatego, że z pensji, nie oszukujmy się, nigdy
nie odłożycie jakichś sensownych pieniędzy. Znaczy, przepraszam, może moim zdaniem nigdy, o tak. Tak, bo będziecie zarabiać 5 tysięcy i odkładać z tego połowę, no to będziecie odkładać 2,5 tysiąca co miesiąc. Dostaniecie podwyżkę, będziecie zarabiać 7, tak? No to jesteście przyzwyczajeni do odkładania 2,5, a ta reszta, tą resztę wydacie na podniesienie własnego standardu życia. A działalność gospodarcza, sensownie prowadzona, ma to do siebie, że nawet jeżeli nie potraficie odkładać pieniędzy, to akumulujecie pieniądze w majątku firmy. Bo to jest takie normalne, tak? Tak. Każdy przedsiębiorca, no dobra, kupmy nowe komputery, no dobra, zainwestujmy trochę więcej w towar, z czasem kupmy jakiś budynek dla firmy, żeby nie płacić za wynajem, tak? Sam rozwój firmy powoduje, a każdy chce rozwijać własną firmę, tak mi się wydaje przynajmniej, powoduje pewną akumulację kapitału. Więc nawet jeżeli nie potraficie oszczędzać, to akumulujecie kapitał w tym wszystkim. I w momencie, kiedy przyjdzie wam do głowy jakaś zmiana duża, tak, pod tytułem znudził mi się handel, idę w nieruchomości. To jeżeli mieliście własną markę, to można ją sprzedać razem z firmą i klientami. Na trochę nieruchomości powinno styknąć. Jeżeli byliście dystrybutorem, to macie ileś towaru, który się nazbierał tylko dlatego, że trzeba było mieć rezerwy towarowe po to, żeby obsługiwać klientów. Tak? Więc znowu zakumulowaliście jakiś kapitał. Sprzedajecie to, owszem, trzeba na to chwilę czasu, ale sprzedajecie, macie kapitał na to, żeby robić coś następnego. Tak? Zawsze działalność gospodarcza, już nie mówiąc o tym, że no większość firm, które ja znam, no a nie oszukujmy się, znam takie, które są już od kilku lat na rynku, znaczy takie, które wchodzą na rynek i szybko z niego uciekają, gdzieś mi nie zapamiętają, nie zapadają w pamięć, ale znam trochę przedsiębiorców, którzy od lat są na rynku, dąży na przykład do tego, żeby z czasem wyprowadzić się z wynajmowanych siedzib. Tak? Żeby mieć swoją. No nie robicie nic innego, jak inwestujecie pieniądze. Tak? Czyli to, że prowadzicie własną firmę, prowadzi was do akumulowania kapitału. A to jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej kapitału mieć swojego. Bo w razie jakichkolwiek zawirowań w życiu, czy w razie właśnie na przykład zmiany decyzji albo nowego pomysłu, od jutra mieszkam na Majorce, tak? Wy macie, prowadząc działalność, zgromadzony jakiś majątek, który zawsze możecie spróbować upłynąć. Oczywiście, jeżeli będziecie to zrobić szybko, to nie upłyniecie go za tyle, ile on jest wart. Tak? Ale jeżeli zaplanujecie pewne swoje działania z pewnym wyprzedzeniem, no to jesteście w stanie z kolei zbyć ten majątek za takie pieniądze, jakie on jest wart. Tak? Albo przynajmniej możliwie zbliżone do tych, które byście chcieli za niego uzyskać. O tak. Bo to też jest istotne, żeby być możliwie blisko. Ideału nie będzie nigdy. Więc jeszcze raz was zachęcam. Przedsiębiorczość ma kilka ciemnych stron. O tym zrobię wam jakiś inny odcinek. Kiedyś. Jak już wszyscy pozakładacie własne firmy. Ale tak naprawdę sama w sobie jest świetną przygodą, która prowadzi do naprawdę dużej niezależności finansowej, bardzo dużej niezależności, jakby to powiedzieć, od czynników zewnętrznych. Tak, bo ogromne firmy, wielkie firmy są bardzo zależne od jakichś tam działań politycznych i innych tego typu rzeczy. Wasza mała firemka, która będzie tam miała, nie wiem, 5 milionów obrotu rocznie, tak, załóżmy, no, oszukujmy się, ona jest bardzo niezależna od wszystkiego, co się dookoła dzieje. Jeżeli dobrze wykonujecie swoją pracę, macie stałych klientów zaangażowanych w wasz produkt, czy w to, co robicie, to czy się rząd zmieni, czy się przepisy zmienią, czy nawet się cła zmienią, tak? Tak jak w moim przypadku, gdzie my importujemy coś spoza obszaru Unii Europejskiej, tak? Znaczy nie my importujemy, dla nas jest to importowane, tak, w ten sposób. Zmienią się cła, ceny pójdą do góry. No to je trochę podniesiemy. Czy stracimy klientów? Nie sądzę. Raz już podnosiliśmy ceny w historii marki. Raz. Dokładnie. 3. 4 lata temu.
Ostatni raz podnosiliśmy ceny, więc chyba czas podnieść. I nie miało to żadnego wpływu na naszą pozycję na rynku, a powiem nawet więcej, wydaje mi się, że miało to dobry wpływ na naszą pozycję na rynku, bo nasza konkurencja wtedy nie poniosła cen. I nasz produkt bardziej się ceną zaczął odróżniać od reszty konkurencji. I jakoś tak zostało, że nasz produkt został, jakby jest uznawany za ten lepszy, droższy, konkurencja jest uznawana za tańsza, gorsza. Chociaż nie cała jest gorsza, nie mogę o tym. Niektóre firmy, które produkują podobne produkty do naszych, szczerze naprawdę się starają, robią kawał dobrej roboty. A nasz produkt po prostu zdobył sobie renomę, tak? My na to bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby tak się zdarzyło, tak? To nie był przypadek, ale się udało. I myślę, że podobnie powinno być u Was. Więc jeszcze raz mówię, naprawdę warto rozstać się z etatem i naprawdę warto założyć własną firmę. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Tak? Jeżeli masz gdzieś w tyle głowy tylko taką drobną myśl, kurde, a może w mojej firmie byłoby lepiej, to już zacznij o tym myśleć. Tylko nie zacznij na zasadzie, szefie, wychodzę. Nie. Zacznij układać plan. Jak już ułożysz sobie plan, sprawdzisz go, porozmawiasz z paroma osobami, bardziej optymistycznymi, bardziej sceptycznymi, tak? Wtedy warto podejmować decyzję, wychodzę. No i jeszcze w międzyczasie warto odłożyć trochę pieniędzy. Bo naprawdę początek waszej firmy, jakbyście nie kombinowali, będzie trudny. I dlatego namawiam teraz wszystkich właśnie świeżo po studentów. Zakładajcie własne firmy. A zakładajcie je, bo jesteście w najlepszym momencie życia, żeby to zrobić, bo nie macie jeszcze żadnych stałych, dużych zobowiązań. Najgorsze, co można zrobić, ale o tym w odcinku, który będzie po tym odcinku, przy czym nie wiem, czy od razu po tym, to podejmować decyzje w czasie, kiedy ma się presję finansów. Bo presja finansów jest bardzo, bardzo zła. Bardzo ważne jest, żeby mieć komfort finansowy podejmowania decyzji. Czyli w waszym przypadku macie dokładnie taką sytuację. Jeszcze nie macie własnych mieszkań na kredyt, jeszcze nie macie dzieci na utrzymaniu. Można zacząć coś robić. W najgorszym wypadku stracicie to, co odłożyliście przez te 3-4 lata pracy na etacie. Zakładam, że będąc na studiach raczej pracujecie, niż się nudzicie. Więc to jest ten moment, w którym trzeba wejść, a potem już tylko czerpać z tego radość. Naprawdę. Nie mówię o pieniądzach. Czerpanie pieniędzy jest fajne, ale to jest jakby... Na to jeszcze będziecie musieli trochę zaczekać. Ale czerpanie radości z tego, że coś wymyśliliście, coś zrobiliście i to odniosło sukces, jest naprawdę rewelacyjne. Po drodze będzie kilka momentów, że coś wymyśliliście, coś zrobiliście i z tego była klapa. Ale o tych momentach trzeba po prostu wyciągnąć wnioski i zapomnieć. Tak jak ja o swojej pierwszej firmie zapomniałem. Wyciągnąłem wnioski, stworzyłem zupełnie nową organizację, w zupełnie inny sposób funkcjonującą, z zupełnie innym podejściem do zarządzania, a o tamtym zapomniałem. Po prostu wyciągnąłem wnioski. Nauczyłem się, czego nie robić. A jak wy chcecie się nauczyć, czego nie robić, to obejrzyjcie pierwsze 20 odcinków na tym kanale. Tak mniej więcej. Tak na początku, jakbyście cofnęli, to pierwsze 20 odcinków. Dobra. Tyle w tym odcinku, bo to już tak na moje oko prawie godzina. Zdecydowanie za długo. I tak wszyscy obejrzą 10 minut. I do zobaczenia za tydzień. W takim regularnym odcinku. A może coś w międzyczasie jeszcze nagramy, ale na dzisiaj to tyle. Także dzięki, jeszcze raz zapraszam, subskrypcję, jakiś tam dzwoneczek, bla bla, komentarz. Komentarze, kurczę, nie komentujecie tych filmów. Ja tu gadam tyle mądrych i głupich rzeczy, że wy w ogóle nic nie komentujecie, że ani że mądrze, ani że głupio. Więc fajnie by było, jakby jakieś komentarze się pojawiły pod tym odcinkiem. O, przynajmniej będziemy wiedzieć, kto obejrzał do końca. Kto skomentował, ten obejrzał do końca. I tyle. I jeszcze jakiś... I tyle. Reszta w następnym odcinku. Na razie, cześć.